Dzień dobry, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj robimy zwykłego vloga, ponieważ taką jakoś miałam w ogóle ochotę, nie wiem czemu nagrywać vloga. A w sumie dawno nie wrzucałam filmów, bo jakiś tydzień. To naprawdę było bardzo dawno temu według mnie, a ja mówiłam już wcześniej, że chcę, żeby listopad był, wiecie, miesiącem vlogów, bo chcę się przygotowywać do vlogmasów i chcę się przyzwyczaić do tej takiej rutyny, że trzeba codziennie filmiki nagrywać i trzeba codziennie je wstawić, jeszcze je zmontować, także staram się więcej nagrywać, mam nadzieję, że trochę mi wychodzi, ale no jednak jest szkoła i te sprawy, także dzisiaj nagrywam też vloga nie bez powodu, ponieważ byłam dzisiaj na zakupach, trochę takich świątecznych. Myślę, że nagram też osobnego vloga, bo jadę dopiero za tydzień na Black Friday, ogólnie jak jest Black Week cały, to będę jechała na takie troszkę większe zakupy, trochę też ubraniowe, także myślę, że z tamtego jakby... psy... sorry. Myślę, że z tamtego jakby wyjazdu na te zakupy to nagram innego vloga zupełnie, bo dzisiaj byłam bardzo przypadkowo, miałam pojechać tylko do kina, ale tak wiecie, jeszcze weszliśmy trochę do Auchan i tam trochę rzeczy nakupowałam, także pokażę wam mniej więcej, co dzisiaj zakupiłam właśnie takiego świątecznego, co będzie już na vlogmasy, trochę tak do wystroju pokoju, bo planuję też trochę powystrajać, tak, ozdobić mój pokój na święta, bo jednak to jest lepszy klimat. Mam jakieś tutaj lampki w tle, będę chciała mieć choinkę tutaj w pokoju, jak rok temu tą, sztuczną. Może jeszcze jakąś choinkę taką malutką tutaj na biurko, także coś będzie, ale jeszcze nie mam za bardzo pojęcia, co chcę w tym roku wymyśleć, czy może jeszcze coś dodać nowego, także się jeszcze zastanawiam, ale na razie pokażę to, co mam. I dokupiłam jeszcze jeden kalendarz adwentowy. U mnie w szkole jest są mikołajki, chyba tak prawie jak chyba u każdego, że wiecie, losujemy sobie prezenty nawzajem. Ja nie będę mówiła, kogo mam prezent niestety, bo wiem, może ta osoba oglądać ten filmik, także nie powiem, czy to też jest dla dziewczyny, czy dla chłopaka, ale też można się domyśleć. Kupiłam trzy rzeczy na ten prezent, w sumie cztery, ale jedna rzecz została zjedzona przez mojego psa, bo jakby po prostu pies polizał tą czekoladę, którą jakby miałam dać, bo to był święty Mikołaj. Pies to otworzył i to po prostu zlizał, a pies nie może czekolady, także trochę słabo, ale myślę, że nic się nie stało, jak tylko to obliza, trochę źle to przepilnowałam, bo położyłam to na niskim stole, no i po prostu sobie to skoczył i to sobie wziął. A to są jeszcze takie szczeniaki, że nie rozumieją, ale nieważne. Pierwsza rzecz to jest, uwaga, uwaga, taki zestaw psiego patrolu. Ja to wzięłam z żartów, dobra? W sensie mi się wydaje, że to jest naprawdę coś okej. Jakby każdemu by się to spodobało. Zobaczcie, mamy tutaj płyn do mycia, naklejki, gąbka z psiego patrolu, także myślę, że to jest okej. Wzięłam też tej osobie coś takiego, jest to taka w ogóle choinka piernikowa, którą można zrobić samemu, tutaj ozdabiamy sobie to, mamy tutaj gotowe chyba ciastka albo proszek na ciastko, właśnie nie mam pojęcia, czy robimy sami ciasto, czy robimy tylko lukier, bo się jeszcze zastanawiam, także coś takiego, że zrobić sobie samemu właśnie taką choinkę świąteczną. Jakby ja nie lubię białej czekolady, ale akurat to jest naprawdę bardzo dobre, bo to jest takie połączenie właśnie mlecznej z białą i to jest taka jakby, wiecie, tutaj choinka, właśnie taka, którą się nie łamie na kostki, tylko na takie właśnie małe choineczki. Jeszcze kupiłam kalendarz adwentowy, bo słuchajcie, ja w tym roku jeszcze nie mam kalendarza adwentowego ze słodyczami. Ja mam kalendarz z Lego Harry'ego Pottera, mam kalendarz od Wicki z biżuterią, mam kalendarz z L'Occitane z kosmetykami, ale ja nie miałam z czekoladkami. Tak właśnie patrzyłam, ostatnio czegoś mi brakowało, więc znalazłam taki za 20 chyba 6 zł w Auchan, taki z Linta, a ja go kiedyś miałam, jest naprawdę bardzo dobry. Wzięłam coś, co mam sprawdzone i wiem, że jest dobre. Miałam to chyba dwa razy, ten kalendarz. Jest naprawdę okej, mamy tutaj czekoladki, które zjem, które lubię. Nie takie jak na przykład miałam rok temu, wiele miałam takich czekoladek, których po prostu nie lubiłam i oddawałam. Także myślę, że takie coś jest bez sensu. Czyli jest okej, mamy tutaj misie czekoladowe, mamy takie małe pralinki, linderki, takie lindorki. Mamy też na przykład coś z orzechami, coś mlecznego. Kupiłam też jedną fajną rzecz. To jest, słuchajcie, w ogóle kurtyna świetlna. Ja zawsze marzyłam o kurtynie świetlnej, naprawdę. Ja zobaczcie, mam takie lampki. To są lampki takie tutaj powieszone, one w ogóle są choinkowe. One wiszą sobie tutaj, tutaj, tam naokoło i tam o. Te lampki, co mam tutaj powieszone sobie, to one też są z Auchan, to też jest Auchan. Tylko to są lampki w ogóle choinkowe, 11 metrów na choinkę. A teraz wziąłam taką typową kurtynę, 2 na 2 metry. W ogóle tam też jest tak pusto, także myślę, że to właśnie sobie tam dam. I zastanawiam się, czy zrobić to dzisiaj czy jutro, bo tak jeszcze...
będzie. No dobra. Ogólnie to ja teraz jestem w trakcie sprzedawania, no sprzedawania, bardziej jakby segregacji moich ubrań w szafie, bo mam naprawdę ich dużo. I ja po prostu muszę większe rzeczy powywalać albo posprzedawać, bo niektóre rzeczy, albo po prostu pooddawać, bo w sumie mogłam też oddać, a nie sprzedać. Bo niektóre rzeczy po prostu nie są do sprzedania, tak bym tak powiedziała, po prostu nie są jakby warte. Musiałabym je wtedy sprzedać na Vinted za złotówkę, co mi się w ogóle nie opłaca, na przykład taki bardzo sprany sweter. Kupkę rzeczy, które chcę na pewno oddać, chociaż te swetry się jeszcze zastanawiają świąteczne, bo ten jest za mały na mnie. Jest w ogóle z AliExpress i ma strasznie słabo jakby materiał. W ogóle zżółkło tutaj ten sznurek, straszny jest naprawdę. Także to jest jakby, Mikołaj, to jest rzecz, którą właśnie raczej jakby oddam całkowicie, nawet nie będę sprzedawać. A to jest sweterek, który kupiłam 2 lata temu bodajże i on jest naprawdę, w sensie spoko się wydaje, bo w sumie no, to jest rozmiar XS, także, a ja lubię ogólnie bluzy trochę większego rozmiaru, także się zastanawiam. A oprócz tego tu mam jakieś sukienki moje stare, jakieś też znowu swetry, tu mam jeszcze nawet taką fajną bluzkę Jordana, słuchajcie, na koszykówkę. Sprawda, ja nie trenuję koszykówki. Proszę bardzo, NBA, Jordan 23, XL rozmiar, to jest XXL nawet chyba rozmiar, ja to w Turcji kupiłam sobie niedawno. No, ale powiem wam tak, XXL, powiem wam naprawdę, to jest świetne. Na razie to jestem strasznie zmęczona, bo od kiedy wróciłam w ogóle z domu, zobaczcie, moje miejsce dzisiaj robienia dzisiejszych lekcji jest na łóżku. Wszystkie lekcje robiłam dzisiaj na łóżku, bo mam zawalone całe biurko rzeczami świątecznymi. Ja naprawdę nie wiem, co się teraz aktualnie dzieje. Załóżmy to, że ja po prostu żyję świętami. Po prostu ja mam już tak święta w głowie, że ja mam właśnie całe łóżko zawalone teraz tymi prezentami, co chcę dać na Mikołajki, plus kalendarze adwentowe. I jakby na łóżku teraz robię lekcje, na biurku są rzeczy świąteczne, a na podłodze są ciuchy. I to jest mój plan. Ja teraz zajmuję się jeszcze ubraniami, bo chcę to wszystko skończyć, żeby sobie to poukładać mniej więcej. Potem muszę jeszcze uczyć się do sprawdzianu, bo jutro mam sprawdzian z podstaw przedsiębiorczości. A jeszcze potem mam jutro kartkówkę z reported speech, czyli z angielskiego, gramatykę i te sprawy, także będę musiała też się trochę pouczyć. Powiem wam, że naprawdę mega sytuacja. Teraz się uczę ogólnie na angielski, którą mam kartkówkę z reported speech, czyli z mowy zależnej. A tak jeszcze oprócz tego to wydrukowałam sobie notatki na podstawę przedsiębiorczości, tak, bo mam jutro też sprawdzian, z, no ogólnie przedsiębiorczość, negocjacje, manipulacje, perswazje, kompromisy, jakieś takie po prostu rzeczy. Także ogólnie u mnie na szczęście na przedsiębiorczości możemy korzystać z notatek, tylko nie wydrukowanych, tylko z zeszytu. A ja mam strasznie puste notatki w zeszycie, także trochę się tym zainspiruję, bo to są notatki od koleżanki z klasy. Także będę musiała się trochę zainspirować, sobie trochę przypisywać, ale tak to teraz się uczę. Zobaczymy, co potem będę robić. Ogólnie na kolację dzisiaj będę jeść guacamole z nachosami, moi drodzy. Dobra, także dzisiaj będę jadła sobie guacamole, tylko muszę się skończyć uczyć. A potem jeszcze wczoraj mówiłam, że ogólnie zawiesimy sobie kurtynę. Mówiłam o tym wczoraj, że chciałam zawiesić tutaj kurtynę i tego nie zrobiłam. Także dzisiaj też to postaram się zrobić, jeśli jeszcze zdążę.
Witam Was serdecznie. Jest dzisiaj czwartek, godzina 9:30. Ja właśnie, proszę bardzo, montuję filmik. Jak patrzę, że ja zakończenia w ogóle nie nagrałam. W ogóle jest czwartek, a jeszcze do szkoły nie poszłam, bo dzisiaj mam na 11:15. No wiesz, jeszcze jestem nieogarnięta, muszę zaraz się ubierać i ogarnąć do szkoły. Także jeszcze stwierdziłam, że zmontuję filmik, bo mam czas. No i właśnie tak patrzę, a ja w ogóle nie mam zakończenia, zapomniałam w ogóle cokolwiek nagrać. Wyglądam jak trup. Co chciałam powiedzieć? Tak, że będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I co do mojej kurtyny, to jeszcze jej nie powiesiłam, bo nie było totalnie czasu, żeby jej powiesić. Ale myślę, że będzie jeszcze parę vlogów, w których mniej więcej pokażę, jak wygląda. Jeśli nie zdążę na filmiku, to po prostu pokażę Wam to na przykład na Instastories, także możecie wbijać do mnie na Instagrama. Na pewno tam pokażę, jak będzie już gotowa i zawieszona. Ale i tak dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa, pa!